Dzień dobry, witam w ten cudowny słoneczny dzień i chyba będzie jeszcze on lepszy, dlatego że dzisiaj mamy na warsztacie literę K. Literę K, która jest bardzo wdzięcznym materiałem do powtórki najważniejszych linii w nauce kaligrafii. Zawiera bowiem te wszystkie elementy, które sobie wcześniej ćwiczyliśmy, a jej wdzięczna forma pozwala na wiele, wiele takich dodatkowych akcentów, fajnych, takich zawijanych. Zaczniemy sobie od dużego K, które w tym najbardziej klasycznym wymiarze będziemy rozpoczynali od wężyka. Wężyk na poziomie od 3 do 5 oraz laskę falowaną. Rozciągniemy ją na wszystkie 5 poziomów i zaakcentujemy kropą na końcu. Ja od razu poprawię kontury litery, żeby ona wyglądała jak najzgrabniej. No i do tej pierwszej, nazwijmy to, do tego pierwszego elementu dodajemy drugi, który winien wyglądać mniej więcej tak. O, właśnie. Są to takie połączone linie falowane. Połączone ze sobą na poziomie, w tym przypadku, trzecim. Ale to nie jest zasada. Za chwileczkę wszystko wyjaśnię. No i napiszemy sobie, jak nam powstaje duże K z tego naszego działania matematycznego. Dociskamy. Dociskamy, nie boimy się dociskać. Im szersze te linie, tym ta nasza kaligrafia jest bardziej rasowa. Tak, i zjeżdżamy. I kropa. Ja sobie trochę tutaj poprawię. No i właśnie. Nie jest koniecznością, żeby ten punkt złączenia linii był na poziomie trzecim, jeżeli rozpisujemy literę na 5 poziomów. Może on się znajdować na poziomie 2,5, czyli dokładnie po środku wysokości naszej litery. Tak? Dla porównania obok napiszę na poziomie trzecim ten element. Dużej różnicy nie ma. Każda z tych liter będzie jednakowo dobrze wyglądała. Ale duże K możemy zacząć w inny sposób. Możemy zacząć takim elementem, to już się pojawiło wcześniej, przy literze I. Kiedy duże I rozpoczynaliśmy pisać przy pomocy małego I. Brzmi nieco przewrotnie, ale jest to pełna racja. Tak więc małe I. Małe i piszemy na poziomie od 3 do 5 ponownie. I to nasze małe i łączymy z laską falowaną. Tak. I zakręcamy. Poprawiamy kontur. O. I tutaj sobie dodamy pewien akcent taki ozdobny do tej dużej litery K. Zatrzymam się na chwileczkę na środku. Tym razem na poziomie 2,5. I schodząc zrobimy takie pełne zakręcenie naszej linii. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. No, taka forma litery K, dużej litery K, bardzo często występowała w dokumentach no, końca XVIII wieku, początku XIX wieku. Księstwo warszawskie wtedy wydawało dokumenty z takim właśnie, z taką formą dużego K. I jeszcze jedna opcja. Prostsza, ale tylko w tym pierwszym etapie jej pisania.
Dlatego, że tutaj odwrócimy sytuację i zakręcany taki świderek sobie zastosujemy w górnej części litery. O, w ten oto sposób. Aż tu za dużo atramentu mi się skapnęło, ale nie, atramentu nigdy nie jest za dużo. I tego się trzymajmy, proszę Państwa. Dobrze, i skaczemy sobie w takim razie do małego K, które też posiada kilka takich miejsc, przy których możemy sobie pozwolić na pewną dowolność. Bardzo często bywa tak, że duże K rozpoczyna nam wyraz i moim subiektywnym zdaniem taki przerysowany łącznik w przypadku małego K wygląda całkiem zgrabnie. Tak. Poprawiamy, żeby tutaj było ścięcie widoczne. I kontynuujemy. Na poziomie 1,5 stawiamy kropę i piszemy. W ten oto sposób. Ponownie z łącznikiem, takim długim łącznikiem, zademonstruję jeszcze jeden rodzaj dużego K. Można, można, dzień dobry. Proszę, proszę, pani Iwono, nie przeszkadza mi pani. Nie, ja sobie piszę, nagrywam się, ale to nie ma problemu, mnie to nie przeszkadza. O, ten oto sposób. I trzecia opcja, już bez takiego wydłużonego łącznika. Aha, i zawsze małe A kończymy łącznikiem. No, tak żeby nam bardzo, bardzo prosto dało to możliwość pisania dalej. Na przykład literę A. O. I jeszcze K. Jeszcze K w takiej formie z laską zaginaną górną. Proszę bardzo. I sięgamy do poziomu 5 i lądujemy na zerowym. Tak. O. O, ładny odcień tego atramentu tutaj wyszedł. I powtarzamy tę drugą formę. Z tym, że możemy sobie pozwolić na jeszcze bardziej zakręconą formę. W ten oto sposób. Na przykład do litery U, a której jeszcze nie mieliśmy akurat, ale to co? O, właśnie. To chyba na dzisiaj koniec. Pan atramentowy.